ku Kościołowi Synodalnemu, Komunia, Uczestnictwo i Misja. Pod takim hasłem do końca października będzie obradować Synod Biskupów. Mszą świętą na placu świętego Piotra zainaugurowany został Synod Biskupów. W homilii Ojciec Święty odniósł się do trzech obrazów – głosu, schronienia i dziecka, które wyrażają ducha synodalnej drogi Kościoła. Papież przypomniał, że synod jest czasem refleksji, podczas której trzeba zachować pokorę i stawiać Jezusa w samym centrum. Podkreślił przy tym, że prawdziwa wielkość w Kościele polega na służbie i akceptacji innych w duchu miłości i współpracy. Una via è certamente quella di accostarci con rispetto. Jednym ze sposobów jest z pewnością podejście z szacunkiem i uwagą na modlitwie i w świetle Słowa Bożego do wszystkich głosów zebranych w ciągu tych trzech lat intensywnej pracy, dzielenia się, zastanawiania i cierpliwego wysiłku, oczyszczania umysłu i serca. Wśród 368 uczestników synodu, mających prawo głosu, znajduje się 7 Polaków. Metropolita warmiński, ksiądz arcybiskup Józef Górzyński, biskup pomocniczy warszawsko-praski, ksiądz biskup Jacek Grzybowski i biskup diecezjalny gliwicki, ksiądz biskup Sławomir Oder, który wskazuje, że synod to czas wsłuchiwania się w głos wiernych oraz szukania dróg na przyszłość w świetle Ewangelii. Jest ta rzeczywistość, która napełnia mnie ogromną nadzieją. Synod pokazuje niezwykłą witalność Kościoła. Sam fakt istnienia synodu świadczy o tym, że i forma prowadzenia tego synodu zaproponowana przez Ojca Świętego Franciszka, odpowiedź, jaką znalazło to zaproszenie właśnie w kościołach lokalnych na wszystkich kontynentach, jest rzeczywistością, która mówi o tym, jak wiele jest ludzi zakochanych w Kościele. W drugiej sesji nadzwyczajnego zgromadzenia synodu biskupów uczestniczy jako przedstawiciel Kurii Rzymskiej prefekt dykasterii do spraw posługi miłosierdzia, ksiądz kardynał Konrad Krajewski, a z nominacji papieskiej metropolita łódzki, ksiądz kardynał Grzegorz Ryś.